Siemanko, witam was w kolejnym z odcinków. Po ostatnim odcinku, jak widzicie po komentarzach, no niestety był niedosyt. Niedosyt z tego projektu, co ja tutaj robiłem. Projektu takiego teścika. Postanowiłem, że posłucham waszych komentarzy. Ponieważ jak wiecie, no uwaga. Wszystko rozdupcone, rozwalone. Ten oczywiście kanał YouTube tworzymy razem. Wasze pomysły też biorę pod uwagę, więc cóż, no też biorę je pod uwagę. I mam nadzieję, że uda się nam to przetestować. Co do statoru, bo wiecie, że nie wiecie jak, no nie wiecie, na ostatnich odcinkach nie było pokazane jak to chodzi na standardowym loncinowskim statorze. Ale wiecie, że dla pana MRF-a to nie jest problem żaden, ponieważ ja mam taki stator. Magneto gdzieś tu leży, standardowe od MRF-a. Cyk, duży stator mam, więc założymy ten set do loncina i powinno być identycznie wszystko jak na tym tutaj. Co jest oryginalnie loncinowski, więc będziecie mieć pokazane jak to chodzi oryginalnie na tym zestawie, co jest loncin, czyli tutaj gaźnik, nie wiem jaki to jest, jakiś Mikuni, czy nie wiem co to za gaźnik jest dokładnie, jakiś 19 chyba gaźniczek, standardowy kruciec i wszystko. Zobaczycie jak to będzie chodzić na tym, w tamtym ramie oczywiście, bo niestety w loncino, ogólnie w moim ramie to będzie trochę gorzej chodzić. Ze względu takiego, że moje ramo jest cięższe. Cięższe od loncinowskiego, więc no jak wiecie, no będzie trochę miał większe obciążenia. No ale za to będę mógł przetestować. Po prostu zobaczymy jakie, co tam wymyślę. Na pewno będzie jakiś jazda na prostej, na test i wyrywanie jakieś na koło. Mam nadzieję, że silnik to wytrzyma. Nie padnie. Nie padnie w trakcie testów. Raczej nie będę pokazywał wam jak wyciągnąć ten silnik, bo chyba każdy będzie to potrafił, więc no to... No to wyciągamy silniczek, nie? Czekaj, nie mogę przytyknąć. O. No i elegancko, silnik wyskoczył. Czego się obawiam najbardziej przy swapie, to linki sprzęgła, że może nie pasować, ale może dam sobie z tym radę. Dobra, no cóż, co teraz? Teraz, panowie i panie, jak mnie jeszcze jakieś oglądają, teraz ramo z loncina wywalamy, ale ląduje ramo z MRF-a, więc podmianka. No i elegancko. Mamy ramo. Pasuje teraz ten silniczek tam pierdzielić za przeproszeniem. Kurde, mam właśnie cały czas tą obawę co do tego, czy to będzie pasować. Bo nie jestem w stanie powiedzieć, czy na 100% to wszystko spasuje. Zobaczymy, no. Będziemy się martwić ewentualnie później. No dobra, to wkładamy silniczek. No i elegancko, silniczek jest w środku. No, wy tego nie widzieliście, ale chwileczkę to zajęło, ponieważ musiałem troszeczkę się nagłowić w dwóch miejscach. O dziwo, linka od sprzęgła, wszystko działa, nie trzeba nic przerabiać. Tutaj oczywiście to jest uchwyt z MRF-a, więc tego nie odkręcałem, bo żeby czasem tego potem nie zgubić, nie przegórajcie, ale linka działa, jest regulacji jeszcze, więc tam nie będzie żadnego problemu. Ale jest minus taki, że wydech dotykał tutaj pancerza. No, ja tu mam taką specjalną ogólnie sprężynkę na tym, można powiedzieć, żeby się nie przegrzewało tu nic, ale na wszelki wypadek jeszcze jak widzicie nałożyłem na to kawałeczek koca gaśniczego, więc żeby to się tak nie nagrzewało za bardzo i żeby nie stopiło pancerza, więc mi się wydaje, że to na dłuższą chwilę może wytrzymać.
Drugi problem, jaki tu jest, jest z kopkiem. Powinienem dać radę to odpalić, chociaż i tak no, wałek jest krótszy akurat, ponieważ tu się upierdzielił, no i to jest przyspawane, jak widzicie, więc nic nie za bardzo nie dałem rady tym zrobić. Mam nadzieję, że się będzie dało odpalać to. Mi się wydaje, że tutaj się kopek mija. Jeszcze nie sprawdzałem tak szczerze tego, ale... Nie, powinno się dać odpalić. Będzie trochę skrobać mi tutaj po lewarku od do hamulca tylnego, więc jeszcze tam płakał nie będę. No, jak widzicie, silniczek pasuje. Ogólnie fajnie tu jest osłonięty filtr, tak jak oryginalnie w MRF-ie, więc też nie ma z tym problemu. Zostało nam tylko i wyłącznie zrobić to, żeby to odpalało, więc muszę zdemontować stary stator z tego silnika i zamontować do tego, jak i przełożyć zębatkę z tyłu na 428 jakąś, znaczy z 428 na 420. Jak ktoś nie wie, to to jest rozstaw między oczkami, więc 428 to logiczne, że będzie większy rozstaw między zębami, ogólnie można tak powiedzieć, między zębami, niż w 420 łańcuchu. Więc no niestety będę musiał zmienić, założyć jakiś łańcuch. Prawdopodobnie założę tu aluminiową zębatkę z braciaka, tamtą starą. Co wam tu jeszcze powiedzieć? No chyba tyle, no. Na pewno z niecierpliwością wyczekujecie na filmik. Wyczekujecie na filmik, więc działamy dalej. Cóż, no obracamy go. Obracamy go teraz o 180 stopni. No i dobra, mam go opróconego. No i niestety, no jak to mówiłem, kurde, no nie wiem, czy ta zębatka, no ale to jest tak wywalone to wszystko już. Na zębatce nawet są luzy. No, ale trudno, nic nie zrobimy z tym, może wytrzyma. Może wytrzyma. No i tyle, no. Wymieniamy zapłon, zakładamy łańcuch, no i palimy, no bo... Tu mam jeszcze powykrzywiane, kurde, z tego co widzę. Wszystko powykrzywiane. No niestety, no parę razy było ostra gleba, więc coś musiało puścić. Nie ma co przedłużać. Nie ma co przedłużać, więc ja wymieniam i widzimy się za chwileczkę po krótkiej przerwie. No i dobra, łańcuch założony, zębatka z tyłu przełożona na razie, no jest... To wszystko na wykończeniu, no ale jest. Ważne, że będzie jakaś tam przyczepność. No. Jakoś się to będzie wszystko kręcić. Do testu powinno wystarczyć. No jak widzicie, silnik jest. Osłonę założyłem z mojego MRF-a, żeby czasami spodnie nie wcisło, bo raczej buty crossowe nie będę ubierał do tego, bo raczej moc mnie nie porwie. Ta przy tym. No. Instalacja jest wypodpinana. Wydech podpięty. Wszystkie śrubki wydokręcane. Coś więcej chcieć. Brr. Teoretycznie powinienem przelać gaźnik, no ale nie da rady. Nie ma jak. Yeah. Nalałeś w ogóle paliwo? Nie. Jezbam. O, chyba tryb się ujebał. Nie wiem, czy sprzęgło nie ciągnie. Puszczę trochę linkę. Tak wydaje mi się, że sprzęgło ciągnie trochę. Muszę zobaczyć. Co? Czy czasem jest, nie ma iskry, może nie być, nie? Tu nie ma niczego. Jakaś tam, kompresja jest. Znaczy kompresja, iskra. Czy iskra jest? Kwestia jest z gaźnikiem, problem.
gaźnik przytkany. Pali. Ładne obroty. Ale ci powiem, moc nie porywa. Porwała ci już. Nie, przygotowałem sobie tak więcej, no i w ogóle to nie porywa. Głośniej jest, bo nie mam w ogóle waty wydechu. Waty wydechu i kolanko wydechowe jest o większej średnicy niż normalnie w lącinie, więc tam będzie troszeczkę to oszukiwać w porównaniu z mocą w lącinie. No ale tak do takiej spokojnej jazdy. Tak sobie daje więcej, można pojeździć. Dobra, teterkę trzeba wyciągnąć. Ewentualnie sobie, masz paliwo, to sobie nalej, nagraż mnie. Klapki. No i co z tego? No i karty masz. No, a mi się widzimy po krótkiej przerwie, jak naładuję baterię.